Widziałam na Twoim Facebooku, że promujesz zdrowe odżywianie. Czy to jest Twoja pasja? Bardziej można powiedzieć, robię to profilaktycznie i zdrowotnie. Rzeczywiście jestem pod opieką kliniki, w której zrobiłam sobie testy genetyczne. I teraz dzięki temu wiem, na co w przyszłości mogę zachorować. Odżywiając się w sposób niewłaściwy, okazuje się, że jestem osobą, która pewnie jak już w dzisiejszych czasach większość ma wysoką nietolerancję na gluten oraz laktozę. Tak jak z laktozą zawsze wiedziałam, ponieważ raczej od dziecka unikałam produktów mlecznych i wyjątkowo mi nie służyły. Tak powiem szczerze, trudno było mi się pożegnać z kawą z mlekiem, taką kawą latte, ale mleko można zawsze zastąpić mlekiem jakimkolwiek innym, roślinnym, także tutaj nie jest to żaden problem.